Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przybycie. Pozwolę Państwu, że w takim razie przejdziemy już do konferencji. Temat konferencji dzisiejszej został określony, zapowiedziany jako polityka wschodnia Polski, więc jeśli Państwo pozwolą, to od tego tematu zacznę. Potem oczywiście możemy przejść do innych tematów, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Natomiast odnosząc się do kwestii polityki wschodniej państwa polskiego. Uważam i twierdzę, że popełniamy jako państwo, jako rząd, jako nasz kraj w tej chwili historyczny błąd, zaniedbując politykę wschodnią, odwracając się od naszych wschodnich partnerów, od naszych wschodnich sąsiadów, zaniedbując z nimi stosunki, pogarszając te stosunki, gdyż Polska na tym nic nie zyskuje, a niestety tylko traci. Oczywiście nie sposób w kontekście tego problemu nie odnieść się do kwestii sporu, konfliktu na Ukrainie. Proszę Państwa, trzeba sobie powiedzieć jasno i uczciwie, że to nie Polska wywołała ten konflikt, nie Polska na nim korzysta i nie Polska będzie miała jakikolwiek interes w ewentualnym zaognianiu tego konfliktu. Niestety, z bliżej nieznanych powodów Polska jest zmieszana w ten konflikt. W tej chwili w Polską niestety rządzi partia wojny. Ta partia nazywa się PO-PiS. Wszystko jedno, czy władzy dalej będzie się utrzymywało PO czy PiS. Obydwie te partie niestety mieszają Polskę w zupełnie niepotrzebną awanturę na Ukrainie, z której Polska, raz jeszcze podkreślam, nic nie ma, a póki co podnosi tylko i wyłącznie same straty. Szczególnie, że powiedzmy sobie uczciwie, Polska, Polacy i nasz rząd nie są jakoś szczególnie lubiani na Ukrainie i nie cieszymy się tam jakimiś szczególnymi względami. Mało tego, władze ukraińskie co jakiś czas dokonują takich gestów niezbyt przyjaznych, mówiąc delikatnie, w stosunku do Polski. Mam tu na przykład na myśli uchwały Rady Najwyższej Ukrainy, która upamiętnia niektórych bohaterów, jak to się mówi, a słynących też z tego, iż byli, jakby to powiedzieć, jednymi z głównych aktorów rzezi wołyńskiej. Więc Ukraina też nieszczególnie zabiega o nasze tutaj względy i nasze poparcie. A mimo to ta partia wojny, o której Państwu przed chwilą wspomniałem, czyli PO-PiS, dąży do tego, aby Polska stała się tak naprawdę głównym frontem, głównym, powiedzmy, najbardziej narażonym państwem w tym potencjalnym konflikcie. Problem polega na tym w dzisiejszych czasach, że jeżeli się nie ma stosunku jednoznacznie negatywnego na przykład do Rosji, to od razu się jest uznawanym za osobę o poglądach rusofilskich albo nawet czasem wręcz agenturalnych. Ja nie jestem osobą, która szczególnie darzy jakąś szczególną miłością czy irracjonalną sympatią ten kraj. Natomiast uważam, że w relacjach z Rosją, tak, w relacjach z każdym innym państwem i z każdym innym krajem, Polska po prostu powinna się kierować przede wszystkim rachunkiem zysków i strat, swoim interesem, tym, co się nam opłaca, a co nam się nie opłaca. I mówiąc uczciwie, jeżeli żyjemy w takich czasach, w których tak naprawdę nie ma żadnego poważnego powodu do tego, że Polska miała złe stosunki z Rosją. Więc te stosunki po prostu powinny być normalne, powinny być oparte na wzajemne interesy, o wymianę handlową, gospodarczą itd., itd. Tutaj oczywiście musimy zahaczyć na sekundę o w ogóle problem polityki zagranicznej. A polityka zagraniczna kraju takiego jak nasz, który nie jest mocarstwem, a więc nie może prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej, musi się oczywiście opierać na wchodzeniu w różnego rodzaju sojusze. Taki kraj jak nasz nie jest w stanie prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej, bo nie jest mocarstwem, więc musi zawierać sojusze. Ale nie muszą to być sojusze takie same w każdym przypadku, bo w zależności od tego, czy są to sojusze wojskowe, czy gospodarcze, czy polityczne, mogą one dotyczyć zupełnie innych podmiotów, innych krajów. I niewątpliwie w naszym interesie jest to, aby Polska miała jak najlepsze stosunki gospodarcze ze wschodnimi sąsiadami, ale także z dalszymi sąsiadami po stronie wschodniej, z dalszymi krajami po wschodniej stronie. Mam to na myśli przede wszystkim docelowy, strategiczny sojusz z Chinami. Uważam, że Chiny, które w tej chwili próbują, starają się przebić sobie nowy szlak handlowy do Europy poprzez Azję Południową i Środkową, poprzez Turcję, poprzez Morze Czarne, mogłyby stać się dla nas naturalnym partnerem w tym nowym szlaku jedwabniczym, jak to się nazywa. I w takiej na przykład konfiguracji, gdy Polska łącznie z Ukrainą znalazła się na szlaku tego, we fragmencie tego szlaku, to moglibyśmy czerpać ogromne korzyści właśnie z tego tytułu jako kraj handlowy, przez który by ta
komunikacja przebiegała. Ale do tego trzeba prowadzić długowzroczną politykę zagraniczną, długofalową, opartą na założeniu, gdzie Polska chce być za lat 5, 10, 15, 20 i do tego dostosować bieżące działania. Raz jeszcze podkreślam, takiej polityki w zasadzie w Polsce w tej chwili nie ma. To są tylko bieżące, różne taktyczne zagrania. Jak sądzę, uzależnione w dużym stopniu od tego, co nam jest podpowiadane, czy to z Berlina, czy z Brukseli, czy z Waszyngtonu. Natomiast nie widzę w tym w ogóle długofalowej, konsekwentnej, spójnej polityki zagranicznej. I to się musi zmienić. Polska sobie musi wyznaczyć priorytety, jakie w tym obszarze chce posiadać, i dostosować do nich działania taktyczne. I jeszcze raz podkreślam, że w tej chwili próba wmieszania Polski w tę wojnę, zwłaszcza w takich rejonach jak ten, jak tutaj, które są blisko ściany wschodniej, które mogą być w pierwszej kolejności narażone na ewentualne skutki konfliktu, jest działaniem absolutnie niedopuszczalnym. Nie ma w tym żadnych korzyści, to może przynieść Polsce tylko i wyłącznie straty, a to inni aktorzy, inne podmioty w stosunkach międzynarodowych, inne duże państwa mogą tylko na tym skorzystać. Boję się, że znowuż, tak jak w roku 1939, bardziej ufamy papierowym sojuszom, tym, które mieliśmy z Francją, z Wielką Brytanią. I tak samo teraz, bardziej ufamy papierowym sojuszom, czyli na przykład takim, jaki mamy w ramach NATO, niż realnej polityce i polityce opartej na rachunku zysków i strat. To się musi zmienić, rzeczą najbardziej naturalną są dobre relacje właśnie z naszymi sąsiadami, powinno być właśnie jednym z priorytetów tejże polityki, zwłaszcza polityki naszej wschodniej. Tyle tytułem wstępu. Oczywiście, jeśli Państwo mają pytania, to zapraszam i chętnie na wszystkie odpowiem. To ja może pierwsze pytanie. Bardzo proszę. Jak to jest, że my mamy, utrzymujemy się dobre relacje z tym Zachodem, a komuś po prostu zależy na tym, żeby te relacje między Polską a Wschodem były złe? Komu tak naprawdę na tym wszystkim zależy? No, to są różne koncepcje. Jest niewątpliwie w tej chwili, jeśli chodzi o taką geopolitykę, jest taki trudny moment, w którym ten układ, jaki był do tej pory, po zakończeniu stanu zimnej wojny, jest już nieaktualny. Na to się składa wiele elementów. Składa się na to na przykład to, że Stany Zjednoczone wycofują się stopniowo z Europy, bo muszą koncentrować swoje interesy gdzie indziej, na Dalekim Wschodzie, wokół Azji, że z kolei Niemcy poszerzają bardzo swoje wpływy w tej części Europy. Unia Europejska stała się już tak naprawdę tworem czysto niemieckim. Niemcy dominują w Unii Europejskiej zdecydowanie. Starają się poszerzyć swoje wpływy na wschód właśnie, też na Ukrainę. Z kolei Rosja, która przechodziła taki czas smuty za czasów Jelcyna i można powiedzieć zapaści, w tej chwili się, można powiedzieć, odradza, rośnie w siłę. I tu się rodzi taki naturalny konflikt. I Polska jest niestety pośrodku tego konfliktu, pomiędzy tymi dwoma blokami. I zamiast kierować się właśnie tylko i wyłącznie tym, abyśmy mieli jak najlepsze perspektywy rozwoju, to podlegamy raczej tym wpływom, jak sądzę, przede wszystkim w tej chwili amerykańsko-niemieckim, w tym, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie. Boję się, że te właśnie wpływy mają w tej chwili niestety największy i decydujący wpływ na naszą politykę, a nie zimna kalkulacja naszych zysków i strat, jeśli chodzi o relacje właśnie czy to z Ukrainą, czy z Białorusią, czy z Rosją. To jeszcze jedno pytanie. Chodzi o to, że Unia Europejska nie próbuje się dogadać tylko z Rosją w kwestii tego, żeby nie wybuchła wojna. To jest ciekawe pytanie, ponieważ tak naprawdę Unia Europejska nie prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej. Co prawda jest taki ktoś jak minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Mało kto pamięta nazwisko tej pani. Natomiast tak naprawdę przecież on ma funkcję tylko fasadową. Tak naprawdę wszystkie ważne decyzje podejmowane są w zasadzie w Berlinie, prawda? Więc to jest. A natomiast Berlin, żeby było ciekawiej, to układa sobie stosunki z Rosją dosyć dobrze, to znaczy Berlin jest zainteresowany w tym, żeby była ta wymiana handlowa, żeby nie było tutaj jakichś większych napięć, bo po prostu zbyt duże interesy łączą gospodarkę niemiecką i z rosyjską. Jakie jest zdanie Jacka Wilka na temat ustawy Wilczka? To jest ustawa Wilczka, to było najlepsze prawo gospodarcze w Europie. Jedno z najlepszych na świecie. To jest jedno z naszych największych osiągnięć prawnych, można powiedzieć,
którym możemy się szczycić, mogliśmy się szczycić, dopóki oczywiście ta ustawa istniała. I zdecydowanie trzeba tę ustawę przywrócić w troszkę zmienionej postaci, bo ona mimo wszystko miała parę naleciałości takich jeszcze PRL-owskich. Więc tę ustawę zdecydowanie trzeba przywrócić, nawet ją lekutko jeszcze liberalizując. Z tego prostego powodu, że ona po prostu się sprawdziła. Dzięki tej ustawie w Polsce rozkwitła przedsiębiorczość, Polacy poczuli bakcyla biznesu, zaczęli się szybko dorabiać, zaczęli rozkręcać działalność, nie oglądając się na państwo, na urzędników. Nagle mieliśmy kilkaset tysięcy nowych podmiotów gospodarczych. Po prostu sprawdzone, dobre rozwiązanie, które trzeba przywrócić. Niestety ustawa Wilczka była stopniowo ograniczona, w końcu tak naprawdę została usunięta, a musimy wrócić do tego dobrego, sprawdzonego wzorca, raz jeszcze podkreślam, najlepszego prawa gospodarczego w Europie. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Pański kontrkandydat, pan Janusz Korwin-Mikke, według ostatnich sondaży ma szansę wejść do drugiej tury. I tu pytanie do pana, czy w takim przypadku, gdyby pan Korwin-Mikke dostał się do drugiej tury, czy pan by go poparł, jako oddał swoje głosy jemu? Nie znam, powiem szczerze, tych sondaży, że aż do drugiej tury, to ta sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia. A ja myślę, że kandydaci antysystemowi powinni, jeśli rzeczywiście któryś, jakby się tak zdarzyło, któryś z nich przejdzie do drugiej tury, którykolwiek, tutaj w tej chwili nie chcę nikogo wymieniać, ale jeżeli którykolwiek z kandydatów antysystemowych przejdzie do drugiej tury, no to pozostali powinni go wesprzeć. Pan wesprze? Oczywiście, jakikolwiek kandydat antysystemowy, który dostanie się do drugiej tury, dostanie moje poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.